zapraszam bardzo serdecznie ze mną do pierwszej rośliny, które będziemy malować. Ja już sobie tutaj wstępnie zrobiłam taką ilustrację, właśnie to, co chciałabym Państwu na początek, tylko zrobiłam taki wstępny rysunek, zaraz będę to malować. Do malowania dzisiaj biorę akwarele. Mam tutaj suchy pastel w kredce, będę go wykorzystywała. Mam do korekty kredki akwarelowe, które w momencie, kiedy dodam troszeczkę wody, one zmieniają się w płynną akwarelę, więc też będę je wykorzystywała. Akwarele w kostki Kohinora, bardzo małe. I tutaj to jest Kurotake, bardzo drogie farby, albo bardzo fajne kryjące, więc też polecam. Do tego woda, pędzelek i piórka. Piórka, pędzelek, wszystko do nabycia w sklepach plastycznych. Do szkicu używam też Ecolina, jest to rozwodniona akwarela. I zaczynamy. Na początek dla osób niedoświadczonych robimy szkic. Jak już to sobie naszkicujemy, zaczynamy pracę piórkiem. Ja zwykle robię od razu, ale w tym wypadku dla osób niewprawionych zrobiłam rysunek. Teraz muszę go usunąć. Teraz muszę gumeczka, może być taka, może być chlebówka, są takie do usuwania, nie wiem gdzie ją położyłam. O, taka Milana, wyjmuję to i też do usuwania jest bardzo dobre, ale już nie będę odpakowywać, zrobię tutaj małą korektę. Usuwamy te wszystkie kreseczki, które były pomocnicze, ponieważ jak położę akwarelę, no to co się zrobi? Zrobi się tak, że zacznie się to wszystko brudzić i będę miała zabrudzony cały rysunek, a tego byśmy nie chcieli. I teraz tak, bierzemy cienki pędzelek, wodę tu już mam nalaną, wybieram sobie farby i zaczynamy zabawę. Baśki mamy rudę, robimy rudę, bo są, zobaczcie, takie zielonkawo-rude i zaczynamy tu nakrapianie. Te męskie kwiatostany, tu jest jaśniej, więc mocniej pod spodem, bo światło z tamtej, cały czas pilnujemy światło z tej strony. Mocniej dół, góra delikatniej, tak samo i tu. Mocniej dół, z tej strony. Góra delikatnie. W momencie, kiedy to będziecie robić w domu, to trzeba się do tego lepiej przyłożyć, dokładniej to robić, żeby nie pomylić leszczyny z wierzbą na przykład. I jeszcze teraz kredka, dobrze zaostrzona kredka akwarelowa i zaczynam to sobie, robię sobie cień z tej strony, podkreślam. Póki jest jeszcze mokre, jeszcze jest takie wilgotne, to fajnie się wtedy robi. Tu jeszcze był pączek, zrobię ten pączek tutaj. Tu zaczyna się, zobaczcie, podkreślam jedną stronę cały czas, żeby wydobyć charakter, tam jest zupełnie w cieniu, to lecę w cień, tu tak samo i tu ciemno przy tych kwiatkach, bo z tamtej strony cień, więc podkreślam tutaj charakterek tej roślinki. O, i tak samo z tej strony bardziej mocno i tak samo tu. Ta tu przechodzi, pod tym jak przechodzi robimy ciemniej, żeby ta z wierzchu, to co jest z tyłu, co jest drugą roślinką, drugą gałązką, musi być ciemne, żeby ta pierwsza wyszła na wierzch, to trzeba podcień, to poza tym światło odbite rzuca, tutaj cień ta na tą, więc warto jest podkreślić cieniem tutaj z tej strony. O. I najważniejsza rzecz, proszę o tym nie zapominać, dla potomnych podpis. Dziękuję bardzo.